Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dziś jest 30 lipca, to jest piątek. Witam Was w ten cudowny poranek, letni poranek. A może dzisiaj już zaśpiewacie razem z nami piosenkę? Poranek, kolejny poranek, odkrywa przed nami nieznane. Wstawaj prędko, uśmiech już z nami już. Dzisiejszy poranek jest skierowany do rodziców. Znacie takie powiedzenie: dzieci ryby głosu nie mają? O co w nim chodzi? Chodzi o to, że czasami sobie interpretujemy w ten sposób, że jeżeli rodzice rozmawiają, dorośli rozmawiają, to dzieci zupełnie nie mogą się do tego wtrącać, nie mogą wypowiedzieć swojego zdania. Tak naprawdę oznacza to powiedzenie, oznacza, że ostatecznie rodzice decydują w ważnych kwestiach o dziecku. Nie samo dziecko, tylko rodzice o nim decydują, ponieważ dziecko nie ma doświadczenia, nie zna się na wielu rzeczach i rodzic wie, co będzie najlepsze dla jego dzieci. Natomiast często rodzice, no właśnie mówią to przysłowie dzieciom, wtedy, kiedy brakuje im argumentów, brakuje im cierpliwości czy czasu na wyjaśnienie pewnych rzeczy dzieciom. I nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele szkody możemy zrobić naszym dzieciom, właśnie mówiąc to powiedzenie, a zupełnie nie słuchając tego, co one mają nam do powiedzenia. Jak to może wpłynąć na dorosłe funkcjonowanie dorosłego, właśnie który wyrośnie z takiego dziecka, któremu ciągle jest to przysłowie mówione. Dziecko może pozostać z poczuciem, że jest nieważne, że to, co mówi, nie ma dla rodziców żadnej wartości. I zobaczcie, jak pochopne stosowanie tego powiedzenia może całkowicie obniżyć wartość dzieci. Dziecko ma prawo odzywać się do rodziców, rodzice powinni znaleźć czas na rozmowę, na wyjaśnienia, na tłumaczenie różnych rzeczy, bo to powoduje, że mamy dobrą relację z dziećmi, że rozumiemy, o co im chodzi, że rozumiemy je. Dzieci muszą czuć się zrozumiane, wysłuchane, bo to buduje poczucie ich własnej wartości. Ściskam, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już jutro rano. Wstawaj prędko, uśmiech już, z nami już.